Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie odrzuciło odwołanie miasta Tarnobrzega dotyczące zwycięskiego projektu w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Podtrzymuje, że nasze nowoczesne przedszkola nie spełniają zasad ogólnodostępności. Przypomnijmy, że projekt Nasze Nowoczesne Przedszkola, którego autorem jest radny Łukasz Nowak, wygrał w budżecie obywatelskim, zdobywając 1800 głosów mieszkańców. Zakłada on unowocześnienie wszystkich tarnobrzeskich przedszkoli poprzez m.in. przeprowadzenie remontów sal, zakup sprzętu multimedialnego, urządzeń zabawowych, klimatyzatorów czy montaż instalacji fotowoltaicznych. Wartość tego zadania to ponad 1 300 000 zł. RIO w Rzeszowie w opinii do budżetu miasta na 2024 rok zakwestionowało jednak ten wygrany projekt, uznając, że nie spełnia on kryterium ogólnodostępności, które wyraźnie zostało zapisane w uchwałach Rady Miasta. Projekt Nasze Nowoczesne Przedszkola w momencie przygotowania był konsultowany. Tak jak powiedziałem, przeszedł weryfikację formalną i merytoryczną. Też analizowałem kwestie ogólnodostępności, prawda? Analizowałem projekty, które są w różnych miastach. RIO podeszło do tego w ten sposób. Natomiast no, wiemy też dobrze, że niedawno w 10 szkole na przykład była budowana klasopracownia. Czy bramy dla OSP, czy parkingi przy szkołach, no to też można by było w tą stronę iść. Ja uważam, że przedszkole publiczne, bo zaznaczam publiczne, jest przedszkolem ogólnodostępnym. Można organizować tam również różnego rodzaju spotkania, są też eventy. Tarnobrzeski magistrat odwołał się od opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Odwołanie miasta zostało jednak odrzucone. Oczekujemy na dalszą decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej. Budżet jest u nich w tej chwili. Jeżeli chodzi o Regionalną Izbę Obrachunkową, zbiera się kolegium i to jest dokładnie dzień przed naszą sesją, będzie obradować na temat właśnie kwestii tego budżetu obywatelskiego. I tak jak mówię, no, czekamy na ruch RIO. Jeżeli będzie taki lub taki, w zależności od tego będziemy decydowali, w którą stronę pójdziemy. Biorąc pod uwagę to, że trafiało do mnie bardzo dużo ludzi, którzy mówili o tym, że ten projekt przywrócił im wiarę w budżet obywatelski. Ja wiem, że dyrektorzy, nauczyciele, no i dzieci były naprawdę zadowolone z tego projektu. Sami się zaangażowali, bo to ja byłem autorem projektu, natomiast można powiedzieć, że projekt był nasz wspólny, dlatego że widać było po wyniku 1800 głosów. To był rekord w budżecie obywatelskim, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby ten projekt nie został zrealizowany. I tak jak zaznaczyłem w interpelacji, którą napisałem do prezydenta, to jest projekt, który jest specyficzny w tym zakresie, że musimy go realizować na dwa etapy i on musi być zrealizowany najpóźniej w okresach wakacyjnych i w połowie przedszkoli w jednym miesiącu, w połowie przedszkoli w drugim miesiącu, prawda, bo przedszkole też mają łączone dyżury i dlatego trzeba już ogłaszać przetargi i ja sobie nie wyobrażam, żeby to się odwlekło w czasie. Nie jest to pierwszy zwycięski projekt tarnobrzeskiego budżetu obywatelskiego, jaki zakwestionowało RIO. Poprzednie mimo zastrzeżeń były i są realizowane, jednak nie ze środków budżetu obywatelskiego. Być może i tym razem będzie podobnie.